Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w drugiej edycji konkursu Żagle Biznesu kapituła konkursu przyznała Grand Prix, czyli wynika z tego, że jedna firma bardzo wyróżniła się na tle wszystkich pozostałych. Ta firma uzyskała 86% możliwych do uzyskania punktów i tym zwycięzcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aberit. Również wyróżniliśmy laureatów, którzy osiągnęli minimum 75% punktów możliwych do uzyskania. Są to firmy Blue Blue Studios, Neuro Games Lab, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fundacja Akcelerator Innowacji i Good Looking Studio. Statuetki zostaną wręczone laureatom na uroczystym spotkaniu Klubu Przedsiębiorców planowanym w dniu 23 października. Serdecznie Państwa zapraszamy, bo można się czegoś więcej dowiedzieć na temat tych inteligentnych organizacji. Natomiast teraz ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu zwycięzcę tegorocznego konkursu Żagle Biznesu, firmę Aberit, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam Pana Prezesa Zarządu, Pana Piotra Bereziewicza, a Pana Rektora, Profesora Marka Ruskiego. Proszę o wręczenie statuetki.